Jest z nami Balboa, dzień dobry. Cześć, witam wszystkich. 13 gronda jutro i najważniejsze zadanie dla was obu, dla ciebie, dla Mateusza Kubiszyna. Tak naprawdę to jest chyba życiowa walka dla was obu. Nie wiem, czy dla Mateusza, ale na pewno dla ciebie, bo jesteś kojarzony z grondą. No myślę, że dla nas obu to jest bardzo ważna walka. Jakby nie narzucam sobie tutaj żadnej presji, podchodzę sobie do tego jakby spokojnie, czuję się pewny, czuję się świetnie przygotowany, więc po prostu jutro wyjdę i zrobię robotę i zwyciężę. Właśnie dzisiaj się zastanawiałem na ważeniu, czy od ciebie bije taki spokój, czy gdzieś tam tak się trochę napiałeś, bo Diego tryskał energią tutaj, wiesz, gdzieś tam wykrzykiwał i tak dalej, a ty zupełnie inny temperament prezentujesz, stałeś bardzo spokojnie, się zastanawiałem, czy to nie jest takie napięcie przedstartowe. Zdecydowanie nie. Czyli co, to jest spokój, tak? Myślę, że tak. Myślę, że widać, że jestem spokojny, że nie jestem jakby spięty. Może bardziej, jeśli chodzi o te kamery, to jakby tutaj bardziej tego nie lubię, a sama walka jakby no nie spina mnie w żaden sposób. Trailer żeście nagrywali wczoraj, poleciał trailer w świat. No myślę, że już nie tylko wczoraj, bo jeszcze było kilka wcześniej, także no... Produkcji. Tak, było tego trochę. Słuchaj, jesteś taki wypoczęty już teraz na tym ostatnim etapie. Dało się odpocząć na tyle, żeby utrzymać ciało w dobrej kondycji, żeby gdzieś nie uciekała ta kondycja, a z kolei nie czuć zmęczenia. Tak, jest wszystko tak jak ma być, no okaże się wiadomo jutro, ale jakby na ten moment czuję się świetnie. Łukasz jakby na tyle mnie już zna, że wie w którym momencie coś dołożyć, a kiedy coś ująć, więc myślę, że forma jest naprawdę świetna. Nie ma tutaj limitu wagowego pomiędzy wami, ale ty masz pewnie taki limit, w którym wiesz, że na przykład ważąc tam załóżmy te 90 kg, czujesz się super i wiesz, że wtedy jesteś najmocniejszy. Jaka to jest w ogóle waga u ciebie? No myślę, że między 91 a 93 kg. Teraz waży 92, więc po środku czuję się teraz świetnie. Teraz te przygotowania, to nie miały gdzieś tam powiedzmy takiego już zmęczenia, że kolejny raz i to, że gdzieś tam w tle stał Don Diego, to trzeba się było bardziej motywować, czy spokojnie, ty nie masz problemu z żadną motywacją? Znaczy nie, no ja do każdego pojedynku podchodzę zmotywowany, to jest moja praca, więc zawsze jestem zmotywowany w przygotowaniach, zawsze ciężko pracuję. Tak było też tym razem. Nie musiał cię Łukasz Jarosz wyganiać z sali? No, czasem musiał. Znowu tak było? No, czasem musieliśmy odpuścić, jak już było tak, że widział, że potrzebny jest odpoczynek. No właśnie, zapytam ciebie, jak jutro może ten pojedynek wyglądać? To może być seria knockdownów, może to być pierwszy i ostatni knockdown, czy może to być punktowa batalia i wiesz, będziemy tu siedzieć do rana? Poczekajmy do jutra, no zobaczymy. Znaczy ja nie mam z tym problemu, żeby siedzieć do rana i się będziecie się bili, tylko żebyście cało z tego wyszli. Znaczy to nie wiem, czy tak dobrze dla mnie i dla Mateusza, bo myślę, że na zdrowiu byśmy mocno upadli po takim pojedynku, więc no lepiej, żeby to się zakończyło szybciej. A te pojedynki mistrzowskie zawsze tutaj takie były, nie było tak. Ja nie pamiętam takiego pojedynku, żeby to się błyskawicznie kończyło, raczej właśnie trwały. Chociaż twoje pojedynki akurat chyba należą do tych najkrótszych. No tak, ostatnio był długi pojedynek, a wcześniejsze wszystkie kończyły się szybko. Jeśli chodzi o, powiedzmy, twoje podejście do tej walki, gdzieś to, że wcześniej toczyliście ten pojedynek kickbokserski, w ogóle gdzieś odstawiasz to na boczny tor, to, że Mateusz w międzyczasie startował w różnych formułach? Tak, no ja już dawno ten jakby pojedynek zostawiłem za sobą, więc skupiam się na tym, co jest jutro. I Mateusz i ja jesteśmy zupełnie innymi zawodnikami niż w tamtym momencie, więc no nie patrzę za siebie. A w oczach Mateusza, jak patrzyłeś przed siebie, co widziałeś? Nic. Okej. W takim razie tak, 13 jutro, już na koniec się zapytam, 13 to jest dla ciebie szczęśliwa liczba, czy jak ty w ogóle podchodzisz do tej numerologii? Szczęśliwa.
Życzę wam obu dobrego pojedynku, niech wygra lepszy i oby nikomu się nic nie stało. Dzięki, ja jeszcze korzystając z okazji chciałem tutaj podziękować moim partnerom biznesowym. Trochę ich jest. No tak, firmie... Total Estates, tak? Widzę, Concept Development. Trackpol, sklep zoologiczny, Hubum.pl, tak, Maraton, produkcja drzewna, handel drewnem, Hotpay, Econ Floor i Trackpol. Dzięki. W takim razie o nikim nie zapomnieliśmy. Dziękuję i wszystkiego dobrego jutro. Dzięki. Bartek Domalik.